Witam. W tym wideo odpowiem na pytanie, dosyć ważne, czy mając lęk wysokości, możemy pracować na wysokości powyżej 3 metrów, prawda? Oczywiście opieram to na autentycznej historii internauty, który wysłał do mnie zapytanie i czytam to ładnie. Mam pytanie na temat pracy na wysokości. Kiedy miałem 10 lat, spadłem z drzewa z wysokości około 2 metrów i na parę minut straciłem świadomość. Ale nie miałem żadnych obrażeń. Teraz mam lat 35, mieszkam na 4 piętrze i jak wyglądam przez okno, przypuszczam, że patrzy internauta do dołu, czy jak stoi na balkonie, nie ma żadnych zawrotów głowy, no ale czasami czuję jakiś lęk przed tą wysokością. No, nawiasem mówiąc, ja mam taki sam lęk wysokości, chociaż, że tak powiem, z żadnego drzewa nie spadłem. Druga sprawa, jestem krótkowidzem, niedawno jednak miałem badania okulisty dla kierowców i wszystko było ok. No, ja bym pana tutaj tak szczerze nie dopuścił, czy tą osobę nie dopuściłbym do prac wysokościowych z dwóch powodów. No niestety, wiem co to jest lęk wysokości, człowiek się naprawdę źle czuje, no nie daj Boże spojrzy na dół, źle się poczuje i spadnie, prawda? Także wątpię tutaj, czy po takim urazie psychicznym i nagle tam w łażeniu po wysokości ten lęk nagle ustąpi, czy się człowiek ten do tego lęku przyzwyczai. No po podjęciu pracy oczywiście mogłoby to być przyczyną czy przesłanką do jakiegoś kolejnego wypadku. No również krótkowzroczność, nie wiem czy jest skorygowana okularami czy szkłami, jeżeli okularami, tylko okularami, jest to oczywiście kolejne przeciwwskazanie do prac na wysokości. Także na tym kończę. Jeżeli masz lęk wysokości, byłeś dopuszczany przez lekarza, zapraszam Cię oczywiście do komentarza tutaj pod tym wideo. Natomiast jeżeli chcesz więcej informacji, czy podobnych informacji, wejdź oczywiście na mojego bloga Badania Lekarzy Medycyny Pracy.com lub bloga lekarzpracy.pl. Także bye bye. Mówił Twój Darek Kraśnicki z Wrocławia.